Cześć, to ten Faral, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, nowy tryb Laser Dash jest już dostępny w grze i dzisiaj, moi drodzy państwo, zrobimy mały challenge. Za każdym razem, jak przegram na Laser Dashu, będę musiał zakręcić kołem, a na przykład, o kurcze, tym kołem jeszcze nie kręciłem i jest Gridrion do zdobycia. Coś specjalnego, więc będziemy na to polowali. Każda skucha to jest tam ileś zakręceń. Więc zobaczymy, czy uda mi się wygrać. A wy, moi kochani, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, ponieważ jeżeli zasubskrybujecie kanał, to ja spośród zaproszeń, które zostały mi wysłane na mój nick, który nazywa się Faralinio, zaakceptuję jedną osobę na ślepo. I akceptujemy tą, czyli środkowa. No dobra, niech będzie. Czekam na wasze zaproszenia. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie ten nowy tryb Laser Dash. A my co? Zaczynamy! No powiem wam tak, moi kochani, że ja grałem ten tryb tylko i wyłącznie z botami przedpremierowo, ale teraz, grając z normalnymi graczami, uważam, że to będzie mega fajna rozrywka i że będzie na pewno ciężko to wygrać. Tak mi się wydaje, no ale zobaczymy. Mam dużo emotek, mam banany, mam ślizgi, mam power puncha, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Jest taki sam skinek jak ja, czyli jest jakiś kozak tutaj. Hop. Hop, póki co easy. Podcinka! Wszyscy się wyrżnęli. Zaczyna lecieć laser. Hop! Powiem wam tak, że jest to ciężkie, kiedy tak tłum napiera i nieraz możesz tego laseru na przykład nie przeskoczyć. I to będzie przypał, więc lepiej by było się trzymać właśnie z tyłu. Cyk! Ślizg! Leżą! Spaliłem jednego chłopa! Nice! Pyk! Panda, palisz się? Leżysz, 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 zając! Patrz, spalił się, tak jest! I dzięki temu przechodzimy dalej! Wyeliminowani. W tym trybie gramy 3 razy tą samą mapę. Więc jest mega zadymka. Ja się jaram takimi trybami i chciałbym na przykład, żeby też lasery latały na innych mapach. Mam nadzieję, że twórcy gry mnie słyszycie, albo sam do was się odezwę i coś wymyślimy ciekawego. Wyobrażacie sobie na przykład Laser Dash, ale na Lavalandzie. Porąbane to by było! Druga runda, mamy tutaj tego cwaniaczka jeszcze. Jest ten cwaniaczek! Jest kilka kurczaczków. Pyk. Pyk. No dobra, póki co na spokojnie, bardzo spokojnie tutaj się rozgrywa rozgrywka. Zaczynają lecieć laserki. Chłop bardzo blisko stoi początka laserów. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. No i patrzcie, nie mogłem podskoczyć przez chwilę. Ja tu na spokojnie wszystko rozgrywam. Okej. Okay. Był problem przez chwilkę. Nie wiem, czy widzieliście. Spalił się, wskoczył w lasery. Co jest? Mamy po Robin Hoodzie. Okej, i ten cwaniaczek spadł, tylko ja, jako jedyny sensei, pozostałem do samego końca. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się, moi kochani, uda. Mam nadzieję, że pierwszy meczek od razu wygramy. Jakby ich tutaj wyeliminować? Jakąś bombę w oko by się przydało sprzedać komuś. Nie trafiłem? O kurczę, to nieźle. Dobra, lecą lasery. Skórka od banana mi się odbiła, nie w tą stronę, co trzeba. Przypominam, że teraz zostaje tylko i wyłącznie jeden na mapie. 2 podciętych. O kurde! Wow, nie sądziłem, że już tam jest koniec mapy. Ej, jak on przeżył? Kurczaczek, palisz się? Przeżył. Hop. 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 Rozwalajcie, rozwalajcie za mnie. Podcięty zając? Czy to co to było? Nie, czerwona panda. Woo! 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 Kurde, ale poszedłem! Nie! Spadam! No kurcze! Jedna osoba została! Powiem wam tak, finał jest mega ciężki. No dobra! Udało się zająć 2. miejsce, więc trzeba zakręcić teraz kołem, tak? Słowo się rzekło.
Zostało dwóch playerów do końca, więc zakręcimy dwa razy za 220. A wy, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę. Może w następnej rundzie uda się wygrać. Czy ja go miałem? Miałem. Duplikat. Niedobrze, niedobrze. I legenda, No dobra, niech będzie, niech będzie. Okej, moi drodzy, lecimy z drugim meczem. Czy są jakieś kozaki? Dwa skiny, trzy skiny, coś specjalnego. Farel to pro, zaproszę cię do grupy. Fajnie działają te... te zaproszonka, tylko szkoda, że jak zaprosisz mnie do grupy przyjacielu, to nie będziemy mogli zagrać tego trybu. Tak to ja bym z tobą zagrał normalnie. No ale na chwilę obecną gramy inny tryb. Czemu mnie bijecie? Halo? Bo mam co? Czerwony nick? Dlatego mnie bijecie? Ja chcę waszym ziomkiem... Patrz, jeszcze mi sprzedał plumbę! No nie mam pytań. Hop! Okej. Przechodzimy dalej. Dobra, moi drodzy, powiem wam tak. Będzie tu kilku wariacików, którzy chcą mnie podhaczyć, nie? Więc trzeba będzie z nimi walczyć. A druga runda uważam, że będzie najtrudniejsza. No dobra, zostały trzy kurczaki, jeden banan i trzy skiny, coś specjalnego. Czyli ja wtedy tego zielonego chyba nie policzyłem. Nieważne, nieważne w takim razie. Musimy walczyć. Chyba najlepszą taktyką jest trzymać się z dala od wszystkich. Patrzcie, patrzcie, sprzedałem mu bombę, on mnie trzymał! Bo zaraz nie wytrzymam. Oddycham je! Nie! Najgorzej! Czy wy to widzieliście? No dobra, dobra. Słowo się rzekło. Co przegraną kręcę. Zostało dużo osób. Więc trzy razy trzeba zakręcić. Za karę. Nietypowy wiking. Niech będzie. Lecimy dalej. Nietypowy wiking. Nie, już myślałem, że znowu to samo będzie. To bym nie wytrzymał tutaj. No. I nietypowy wiking. Szczerze, teraz czuję. Czuję to, że to była kara. Szczerze powiem wam, że oszczędziliby już nam losowania mapy, skoro wiemy, że trzy razy będzie ta sama mapa, bo na tym polega tryb, więc twórcy gry, proszę, zmieńcie to. Ciekawe jest to, że w tym trybie od razu już na przykład jest pierwszy schodek, nie? Na dzień dobry. Bo zazwyczaj w tych normalnych trybach tak nie ma. Dobra, leży. Ło! O ty chamie! Ślisk! O kurczę, co ja odwaliłem! Nie, jak ja bym to przegrał, to by było mistrzostwo świata. Dobra, podcięty. Dostałem! A! Przechodzimy dalej. Powiem wam tak, nie sądziłem, że ten tryb będzie ciężki. Aż tak. Na boty to tam się łatwo, wiecie, przeskakiwało, one cię nie biły, bo nie miały emotek. Tutaj się na ciebie ludzie fokusują. Jestem ciekawy, czy w ogóle mi się uda wygrać coś. Czas na rundę numer dwa. Nie spadnij. No postaramy się, postaramy się. Będę musiał się trzymać z dala od wszystkich. Bo tutaj jest za dużo cwaniaczków. Okej, ale też nie mogę stać za blisko krawędzi, żeby ktoś mnie nie wepchał w laser. Albo, żeby ktoś właśnie mnie nie uderzył. Patrzcie, trzyma mnie! Puść mnie, chamie ty! Czyżby się spalił? Tak! Chyba się nie, nie spalił się, jest ten różowy. Jestem różowy frajer pompka. I wślizg w tego różowego. Ja pierdziu. Popełniłem podstawowy błąd. Zrobiłem szczupaka, nie zastanawiając się, co jest dalej. Na intuicję poleciałem. I na szczęście chłop zrobił to samo, co ja. Czyli panika gaming, nie? Tak zwana. Ten różowy mnie wkurza, nie? Tyle chciałem tylko powiedzieć, widzowie. Okej, okay. Też mu dałem kopa, on mi dał kopa. Ma emotki, cwaniaczek, ma emotki. Okej, okay, podciął mnie, podciął mnie. Spokojnie, ja się nigdzie jeszcze wariaciki nie wybieram, jak coś. Okej. Okay.
Dobrze! Farel! Tak! Ludzie święci! Spalił się Ham! Dobrze! Leżysz, kurczak. No kurczak! No kurczak! Ja pierdzielę, kurka wodna! Czy wy to widzieliście? Kurczak mnie zrzucił! I przez to się zbugowałem, cały czas leciałem w powietrzu, no! Znowu przedostatni przegrywam! No dobra, czas kolejny zakręcić kołem. Niech będzie, niech będzie. Zakręcimy dwa razy tym razem. Ale ładnie ich tam porobiłem, tak czy siak, nieważne. Tak! 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 Zostawcie łapkę w górę za to! Moi kochani, jeżeli chcielibyście trafić takiego skinka, no to zostawcie łapkę w górę. Zobaczycie, że jak zostawicie łapkę, od razu go trafiacie. Duplikat? Duplikat? Czekajcie! Ja tego skina miałem? Halo? Nie wierzę. Wyobraźcie sobie, że twórcy gry dali mi tego skina za darmo. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Ja to jestem jednak borowik. Zarąbiście! To mi się podoba, ale i tak uważam, i tak, że trafiłem go fair play. Pomimo tego, że dostałem, zakręciłem kołem i wypadł, więc mega się jaram. Teraz będę robił takie przyłożenia tutaj, że oni po prostu zemdleją wszyscy. Let's go! Pyk! Pyk! Okej, jest schodek, a ja po schodkach nie idę. Podcinka wszystkim! I leżycie. Patrzcie, palą się czy się nie palą, chłopaki? Palą się, dwóch się spaliło. Gdzie jest laser? Gdzie jest laser? Jakiś laserek i robimy podcinkę grubą. O ty kurcze! Pyk! Leży chłop i się spala! Żyje! Pyk! Bomba! Przechodzimy, dobra. Wszyscy moją, że tak powiem, ofensywę przetrwali. Zobaczymy, jak będzie w następnej rundzie. Jest kilku cwaniaczków, widziałem. Z emotkami. Więc zobaczymy, kto kogo tutaj ustrzeli. Nie spadni. Mamy takiego samego skinka złotego jak ja i ten sensei, ale niebieski. On tutaj cwaniakuje za mocno, wiecie? Patrzcie, on chce cały czas mnie uderzyć. On myśli, że ja się go boję, czy coś. Okej. Okej, ktoś się spalił już. Patrzcie, prawie... Nie! O ty chamie! I co? Myślisz, że ja... Przeszedłem to, wpadłem w laser! Uwaga, chwila prawdy! Tak jest! I kurczę, ten kapek się na mnie uwziął! Kapek się na mnie uwziął! Zobaczymy, kto kogo tutaj ustrzeli, kapek! Tylko ja i ty. I laser dash! Uwaga! Oni obydwoje mają emotki, najgorzej. Podcięty. Leży. Nie trafiłem go, najgorzej. Okej, okay. Oni chyba spadają, czy nie? Żyją dalej. To cwaniaczki nam się trafiły. On cały czas chce mi ustrzelić, nie wiem czy widzicie. Ale on musi się spalić zaraz o ten laser. Pyk! Leżysz! Chłop, co jest z nim nie tak? On jest jakiś nieśmiertelny. Nie! Przechodzę! Tak jest! Kapek spadł przede mną! Zwycięzcą! Farelinho! O tak! Moi drodzy, ale to była emocjonująca walka. Naprawdę. Mega się jaram, mega fajny tryb. Każdemu z was proponuję zagrać, bo naprawdę mega fajne emocje. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Hej!